Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia, a dziś zaproszenie do naszego programu przyjął profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie, witam państwa, szczęść Boże. Panie profesorze, Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła w dzisiejszym głosowaniu sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Czy dziś jako Unia Europejska wkroczyliśmy na drogę prowadzącą do Stanów Zjednoczonych Europy, jednego państwa na starym kontynencie? To jest tak, to jest bardzo ważny etap. Rzeczywiście ci, którzy chcą takiej centralizacji Unii, no, osiągnęli pewien rezultat. To nie jest tak, że ten proces się zaczął wczoraj, przedwczoraj, tylko on trwa od dłuższego czasu. No, między innymi po to była zwołana ta słynna czy sławetna konferencja przyszłości Europy, żeby no, dokonać takiej legitymizacji tych usiłowań. Prace nad tym, nad tą rezolucją, projektem rezolucji trwały ponad rok. To jest tak trochę, panie redaktorze, jak z paktem migracyjnym. Znaczy my popełniamy w Polsce taki błąd, bo ten pakt migracyjny był też przygotowywany od lat, najmniej od 2015 roku. Oczywiście on zawsze, ostateczny rezultat jest rezultatem no, pewnego ścierania się interesów i tak dalej, no ale to nie jest tak, że coś się pojawia nagle. Także dzisiaj to jest tak, że pracowano nad tą rezolucją parlamentu, bo już kiedyś parlament podjął taką rezolucję, ale niezobowiązującą, którą się wyraził w tamtym roku, w którym wyraził swoje stanowisko, że trzeba dokonać zmiany traktatów, no ale to było jeszcze zupełnie nieformalne, więc teraz przez rok pracowano nad taką rezolucją, ona teraz jeszcze pójdzie pod głosowanie plenarne, więc a potem następny ruch należy do Rady Europejskiej, no, która muszą się państwa też zgodzić na to, żeby no, powołać konwent, otworzyć cały ten proces reformy traktatów. Z tego, co wiemy, z tego, co się mówi, z tego, co się pisze, no, bardzo wiele krajów jest przeciwko temu. Więc to nie jest tak, że w tej chwili już wszystko się stało. Ja bym powiedział tak, na 80%, może na 90% zmierza to w tym kierunku. A to i tak dużo. Ta komisja, o której mówimy, ta Komisja Spraw Konstytucyjnych jest opanowana przez taką grupę ponadpartyjną posłów, która jest grupą Spinelliego i oni oczywiście od dłuższego czasu pracowali nad tym, żeby jakby dokonać tego rodzaju ruchu parlamentu. No i też trzeba pamiętajmy o tym, że rezolucja została poparta przez 5 grup politycznych, 5 frakcji, więc teoretycznie powinna przejść bez żadnych kłopotów na komisji plenarnej. No w tym jest oczywiście również Europejska Partia Ludowa. Ale tu chciałem powiedzieć tak państwu, no to nie jest tak, że wszystko, co się dzieje w Unii Europejskiej, to jest jakiś dopust Boży, prawda? Tylko my możemy oczywiście, byłbym pewny, że nasz rząd to zablokuje, gdyby Polacy nie podjęli takiej decyzji w wyborach, jak ją podjęli. No teraz nie jestem tak tego bardzo pewny, ale wiem, że no są też siły w Europie, są też pewne państwa, które będą przeciwko i my musimy po prostu walczyć, żeby się to nie stało. Jeżeli nie będziemy walczyć, no to a ta walka jest oczywiście z pozycji słabszego, no ale często się tak w historii Polski zdarzało, że walczyliśmy z pozycji słabszej. Nikt panie nam profesorze, nie dawał szans na odzyskanie niepodległości, odzyskaliśmy. Mówi pan, że to 80-90% tego planu jest po dzisiejszym głosowaniu wykonane, reszta przed nami. Ten raport dotyczący zmiany traktatów zakłada między innymi likwidację weta w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach. Zakłada też transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej w zakresie na przykład ochrony środowiska. Do tego podzielenie kompetencji między państwa członkowskie a Unię Europejską w 8 obszarach. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, ochrona granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obrona cywilna, przemysł, edukacja. Co by oznaczało w praktyce wejście w życie tego traktatu, tych zmian traktatowych dla nas, dla Polaków?
Gdyby ta propozycja parlamentu, która teraz została jeszcze trochę zmodyfikowana i ja nie znam jeszcze wersji skonsolidowanej, bo tam wniesiono pewne poprawki, ale teraz powiedzmy zostanie ona przegłosowana na plenarnym posiedzeniu, tam pewnie żadne zasadnicze zmiany nie nastąpiły, tylko raczej zmiany kosmetyczne, no ale powiedzmy, że trzeba będzie to uważnie przeczytać. No i teraz, jeżeli by to weszło w takim kształcie, to znaczy, jeżeli my nic nie zrobimy, jeżeli nie zrobią inne państwa, tak? Jeżeli nie zrobią nic przeciwko temu społeczeństwa europejskie, no to to jest projekt takiego superpaństwa, w którym możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy no, nie mielibyśmy już na przykład samodzielnej polityki zagranicznej, to jest niemożliwe, samodzielnej polityki energetycznej, klimatycznej, też takie obszary, no, jak znaczna część rolnictwa, leśnictwa, i tak dalej, wszystko by przeszło pod zarząd unijny, a na dodatek tam jest jeszcze taki zapis, taka propozycja, że nie wszystkie państwa muszą się zgodzić, tylko 4/5 i też na przyszłe kolejne zmiany traktatu, bo to według tych spinelistów to jest tylko i pierwszy krok. I oni chcą pójść dalej, no aż osiągną rzeczywiście te Stany Zjednoczone Europy. Ja bym powiedział tak, to jest pierwszy ważny krok. Następny krok i na to musimy bardzo uważać i zmuszać, prawda, i protestować tak do tego, żeby rzeczywiście państwa to powstrzymały. A jeżeli by powstał konwent, no żeby ten projekt taki bardzo radykalny nie został przyjęty. No oczywiście, no mamy, na koniec już pewnie wszyscy pamiętają, że kiedyś był ten projekt Konstytucji Europejskiej, wtedy został zatrzymany. Nie przez Polaków bynajmniej, tylko przez Francuzów i Holendrów, no głównie Francuzów. No potem wszedł i widzimy tak, jakby traktat konstytucyjny, projekt konstytucji został odrzucony, ale potem jakby tylnymi drzwiami przeprowadzano te reformy tym no, innymi sposobami. Więc rzeczywiście jest wielka determinacja elit europejskich, żeby to przeprowadzić, ale jak jeszcze raz podkreślę, no, po pierwsze, no, w tej chwili jeszcze nie wszystko jest stracone. Nie wszystko jest stracone. Wszystko zależy również od tego, jak na te propozycje będą reagowały poszczególne państwa, no i jak będą reagowały społeczeństwa europejskie, no i ostatecznie jak zadecydują Polacy, no, prawda? My możemy się nie zgodzić no, na wiele, wiele rzeczy. No, ta zmiana traktatów jeszcze musi się odbywać na tej zasadzie, która jest przewidziana w obecnie obowiązujących traktatach, bo inaczej byłoby to jednak no już łamanie prawa i prawa międzynarodowego. Więc mówi pan o tym, panie profesorze, przepraszam na chwilę. Mówi pan o tym, że Polacy powinni o tym decydować, Polacy powinni się wypowiedzieć, Polacy powinni o tych sprawach, o tych zmianach zdecydować. Czy pomysł referendum w tej sprawie, żeby Polacy się w referendum wypowiedzieli, czy wyrażają zgodę na tak daleko idące zmiany traktatowe, to jest pomysł dobry, realny, biorąc pod uwagę też te ostatnie referendum, które było? No myślę, panie redaktorze, no myślę, że gdybyśmy doszli do takiego punktu, do którego doszedł ten proces właśnie wtedy, kiedy był ten projekt Konstytucji Europejskiej. To wtedy rzeczywiście się zwołał konwent. To warto sobie to przypomnieć, jak to było. To całym procesem sterował wtedy Giscard d'Estaing i nagle pojawił się projekt, no, który rzeczywiście zamieniał już wówczas Unię Europejską w taką strukturę już quasi państwową. Wtedy Polacy, no to jest, my musimy pracować po prostu nad świadomością obywateli. Wtedy to nie Polacy zatrzymali ten proces, tylko obawiam się, gdyby było referendum w Polsce, to większość obywateli by się może za tym opowiedziała. My potrzebujemy po prostu edukacji też politycznej. No musimy ludziom uświadamiać, ja reakcji na parę moich wypowiedzi takich dotyczące tego procesu, bo przecież mniej więcej mówię to o tym już o parę lat. Ja się zajmowałem też tą konferencją o przyszłości Europy i mówiłem, że
starałem się wytłumaczyć Polakom, że jeżeli ten proces postępującej centralizacji Unii rzeczywiście poszedłby w tym kierunku, w jakim chcą ci spinaliści, no to nie będziemy mogli mówić o suwerenności Polski. I teraz, jeżeli są nasi rodacy, a nasi przodkowie walczyli o polską niepodległość, którzy nie chcą się na to zgodzić, no to muszą po prostu przeciwko temu głosować i występować. Ostateczną rzeczywiście możliwością będzie referendum. A mówi pan, panie profesorze, o edukacji. Pan uważa, że edukacja w Polsce na temat Unii Europejskiej, to jak Unia Europejska działa, na temat tych różnych organów, które tam są, czy ta edukacja jest na wystarczająco dobrym poziomie? No jak tak patrzymy w sondaże, 80% Polaków uważa, że powinniśmy w Unii Europejskiej pozostać. Większość młodych Polaków w ostatnich wyborach głosowało raczej na partie, którym ta polityka europejska się podoba, a nie na Prawo i Sprawiedliwość, które wielokrotnie różne wątpliwości w sprawie decyzji unijnych zgłasza. Ja myślę, że większość Polaków nie ma zielonego pojęcia, jak działa Unia Europejska. No i z czego to wynika? No z tego to wynika, myślę, że wynika to po części z upadku naszych uniwersytetów, też politologii. No, nie. Czasami jeszcze jak wykładałem tu na paru polskich uczelniach, to się spotykałem, prawda, z takimi opiniami, no, które były zupełnie bulwersujące. Myślę, że to się sprowadza do paru haseł. No, dla wielu ludzi no, to jest legalna praca, prawda, gdzieś możliwość wyjazdu i tak dalej. Wielu też uważa, że jeżeli się krytykuje dzisiejszą Unię Europejską czy pewne jej tendencje, to jest się przeciwko no, wszelkiej współpracy europejskiej albo że to oznacza no, jakąś taką samoizolację. To wszystko jest oczywiście nieprawda. No, to są nawet ludzie, kiedyś no, czasami się spotykam z pytaniami ze strony naszego przemysłu, ważnych spółek, nie wiem, nawet muszę powiedzieć również pewnych organów rządowych, no, które jakby zupełnie nie rozumieją procesu decyzyjnego w Unii. Ja myślę, że to jest naprawdę dosyć podstawowa rzecz. No, dzisiaj od czasu do czasu no, oczywiście dociera do świadomości Polaków na przykład, no, że pewne decyzje, przed którymi protestują, na przykład no, były tak, znana jest sprawa powiedzmy węgla, prawda, i przyszłości polskiego węgla. No, protesty, które są skierowane, czy były skierowane przeciwko rządowi, powinny w zasadzie być skierowane przeciwko Brukseli, bo to już nie my decydujemy o tych kwestiach. W wielu innych sprawach, prawda, jak jeżeli się mówi 70% prawa, które nas obowiązuje również w Polsce, a ja myślę, że teraz już jest 80%, jest tworzone w Unii Europejskiej, no to zdajmy sobie sprawę, jak niewiele już w zasadzie możemy zrobić w wyznaczeniu właśnie swojej własnej polityki. Ja patrzę na Unię powiedzmy od 9 lat od wewnątrz i wiem, jak się bardzo ten zakres kompetencji zmienił, rozszerzył unijny i jak w zasadzie z miesiąca na miesiąc się poszerza. Ale jest jeszcze oczywiście tak, że Unia, czy instytucje unijne, Komisja Europejska no, popełnia też wiele błędów. Jeden z tych błędów polega na tym, że coraz bardziej staje się przeregulowana gospodarka, prawda? Ona się staje coraz bardziej planowa. No, skoro Unia ma osiągnąć zeroemisyjną gospodarkę w 2050 roku, no to już jest pewien cel wyznaczony, którym w zasadzie podporządkują wszelkie działania w poszczególnych sektorach. I teraz jak popatrzymy na oceny sytuacji ekonomicznej Europy, krajów europejskich, to ona nie jest różowa. No podobnie jest na przykład z kwestią migracji. No chyba nikt z nas nie powie, że Unia prowadziła czy racjonalną politykę imigracyjną i teraz się z tego zaczyna rakiem wycofywać. Więc no, często ta centralizacja, my przecież Polacy mamy doświadczenie z takim ponadnarodowym tworem o imperialnym charakterze,
no, stają się bardzo nieefektywne i efekty takiej polityki zaczynają, jeżeli zaczynają dotykać społeczeństwa tych krajów, które się znajdą w takim, w takim organizmie politycznym, no, zaczynają się też ruchy odśrodkowe. Dzisiaj to widzimy na przykład w Niemczech. No, dlaczego tam partia bardzo skrajnie prawicowa, która się stała skrajnie prawicowa, jest dzisiaj tak popularna? No, dlatego, że się okazuje, no, że ingerencja instytucji unijnych też jest daleko idąca i że koszty transformacji już nie dotyczą tylko takich krajów jak Polska, czy Rumunia, czy Bułgaria, tylko Niemcy i Francja. Panie profesorze, więc ja... czas goni, musimy przejść dalej, kolejne tematy. Donald Tusk przebywa w Brukseli, spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, spotkał się też z Robertą Metsolą, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Głównym celem tej wizyty są rozmowy na temat środków dla Polski na realizację Krajowego Planu Odbudowy, na fundusze z Funduszu Odbudowy, które są blokowane już od kilkunastu miesięcy. Czy szef Platformy jest w stanie coś w tej sprawie ugrać? Jak pan się temu przygląda, to jest na to szansa? Ja myślę, że Unia Europejska, no ci zwłaszcza, on odwiedził panią Metzolę i panią von der Leyen, to są osoby należące do tej samej frakcji, do Europejskiej Partii Ludowej, tej samej rodziny, zrobił wszystko, żeby go podtrzymać przy władzy. No ale no, musimy sobie zdawać sprawę, ceną za te pieniądze, prawda, które oczywiście są użyteczne, ale nie są bynajmniej decydujące dla rozwoju kraju, może być właśnie to, może być cena zgody na te reformy. Więc oczywiście będzie coś za coś. No, dostaniemy pieniądze. No, to jest pytanie, czy chcemy być wolnym państwem, silnym państwem, które współpracuje z innymi europejskimi państwami, czy też za cenę, no, tam, prawda, środków, które pozwolą nam, bo to są środki przeznaczone głównie na transformację energetyczną, na rozwój cyfrowych, no, jak mówię, bardzo użyteczne, ale czy chcemy za te pieniądze ponieść takie koszty polityczne, prawda, które, no, które by oznaczały w gruncie rzeczy utratę przez Polskę podmiotowości i możliwości działania jako państwo. Natomiast, że go będą tam celebrować i teraz, no, to jest związane z tym tematem, o którym mówiliśmy przed chwilą. Po tym, jeżeli nastąpi w Polsce rzeczywiście zmiana rządu i nie Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd czy Platformę, została usunięta główna przeszkoda w tej drodze do centralizacji Unii. Bo to my byliśmy tą główną przeszkodą. Polska w ostatnich latach pełniła taką rolę jak kiedyś Wielka Brytania przed Brexitem, to znaczy hamowała pewne procesy. No i była oczywiście, było wiadomo, że jak gdyby rządy Prawa i Sprawiedliwości trwały w następnej kadencji, to w zasadzie te projekty, o których mówimy, ten projekt, o którym mówimy, Parlamentu Europejskiego, można by było jednak spokojnie wsadzić sobie do archiwum, prawda, włożyć w jakieś... Ale są, panie profesorze, takie kwestie, których nie udało się zablokować, bo na przykład pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się na mechanizm warunkowości, który teraz powoduje tę sytuację, że środków unijnych nie mamy, bo są one blokowane na podstawie właśnie tego mechanizmu, pieniądze za praworządność, a teraz Donald Tusk ma okazję budować swój polityczny kapitał, jeśli Ursula von der Leyen zgodzi się na wypłatę tych środków. To prawda, to oczywiście jest też tak i tutaj mówimy troszeczkę o tym innym takim mechanizmie, no, który się pojawia, że wiele państw zgadza się ostatecznie, zawiera jakieś kompromisy. Myśmy też zawarli pewien kompromis, który wydawał się znacznie lepszy, jak był w Radzie, bo ten mechanizm warunkowości został potem jeszcze zmodyfikowany właśnie przez Parlament Europejski. To jest instytucją bardzo nielubiącą Polski, prawda, suwerennej, powiedzmy sobie to szczerze. No i rzeczywiście to był taki kompromis, który ostatecznie, można się na tym dyskutować, pewnie będą się zajmowali tym historycy, czy nam się opłacał, czy nie. No, ja nie będę ukrywał, że wtedy, kiedy zapadały takie decyzje dotyczące prawa klimatycznego, uważałem, że powinniśmy postępować trochę bardziej zdecydowanie.
Ale wiele, jak rozmawiam też z kolegami z innych frakcji, Panie profesorze, do kropki, krajów, proszę. to chciałem powiedzieć tak, że to jest bardzo często, że uważa się, że lepiej się jakby zgodzić na pewne warunki, zostać razem, trochę zmodyfikować, no ale dochodzimy w tej chwili już do pewnej granicy. No a tą granicą jest właśnie ten dokument, który został przyjęty. Otóż na to się nie możemy zgodzić. Ja I myślę, że nikt, żaden polski patriota nie może się zgodzić, żeby tak wyglądała Unia, bo w takiej Unii Polski po prostu nie będzie jako A tu suwerennego jest państwa. granica naszego programu i kropka. Naszym gościem profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.